Dzień dobry, nazywam się Dariusz Michalski, jestem hobbystą, szczególnie modelarzem. Modelarstwo to moja pasja. Zaczęło się to ponad 50 lat temu, właściwie już będzie około 53-4 lat. Miałem chyba 7 czy 8 lat, kiedy kolega, który ze mną chodził do szkoły, zafascynował mnie tym, że on skleja z małego modelarza modele. Bardzo mi się to spodobało. W wojsku trafiłem do jednostki lotniczej i tam to lotnictwo bardziej mnie zafascynowało. Był to stan wojenny, bo w wojsku byłem w stanie wojennym. Wszystko było okryte cenzurą, nie można było znaleźć żadnych materiałów na temat ani lotnictwa, ani, a już tym bardziej jakichś zachodnich konstrukcji, czy nawet i nasze polskie były też objęte jakąś tajemnicą. Często trzeba było gdzieś szperać w jakichś gazetach. Wtedy właśnie zacząłem prenumerować Skrzydlatą Polskę. To taki, wtedy był tygodnik, teraz jest miesięcznik. I z tej Skrzydlatej Polski dużo materiałów można było wyczytać. Pierwszym modelem, jaki wykonałem, taki redukcyjny, był to model samolotu polskiego PWS-26. On jest wykonany praktycznie cały z drewna. Budowałem go właśnie w wojsku, że materiałów tam nie było, pomiędzy służbami gdzieś tam troszeczkę wolnego czasu się znalazło, to wystrugałem go, po prostu wystrugałem go z drewna, z deseczek, z jakichś tam patyczków, troszeczkę jakichś blaszek. To jest pierwszy model, który w ogóle wykonałem, on jest z 83 roku. Gdy wyszedłem z wojska, zacząłem właśnie sklejać modele, które były dostępne w tym czasie na rynku. Były to dość proste modele polskie. Te modele było bardzo ciężko dostać, w ogóle gdziekolwiek kupić. Były tylko, można było je dostać w jakichś sklepach, tak zwanych wtedy składnicach harcerskich. I tam pierwszy raz na wystawie w tej składnicy harcerskiej zauważyłem modele już posklejane. Bo ja tak sklejałem je, ale nie za bardzo malowałem, ale tamte były bardzo pięknie pomalowane. I one mi się tak spodobały, że ja już postanowiłem właśnie malować je dość tak, żeby były zgodne z oryginałem. Były takie okresy, zafascynowałem się najpierw samolotami, które Polacy walczyli w Wielkiej Brytanii, czyli tak zwane Hurricane'y, Spitfire'y. Był taki okres, gdzie zacząłem budować modele samolotów niemieckich, czyli Henkle, tak, przeważnie z II wojny światowej, Messerschmitty. Same konstrukcje były bardzo ciekawe i bardzo w tym czasie bardzo ładne. Później zafascynowałem się znowu śmigłowcami i tych śmigłowców jest w mojej kolekcji około 50. Są i polskie, i brytyjskie, i amerykańskie. Wszystkie modele są budowane w różnych skalach. Znaczy, najpierw zafascynowała mnie skala 1 do 72, czyli model pomniejszony 72 razy od oryginału. A gdy już tych modeli narobiłem dość sporo, przyszedł okres taki, że w skali 1 do 35, one są stosunkowo większe. W sumie moich modeli mam około 450, może trochę więcej. Ciężko policzyć, bo nie wszystkie modele są tu akurat w domu. Następnym okresem, który akurat jest w tej chwili, no to już jest lotnictwo 1 do 32. To jest taka skala. To są dość duże samoloty. Ostatnim moim tak jakby dzieckiem to jest P-40 Tomahawk amerykański. On jest zrobiony właśnie w tej skali 1 do 32. W środku jest zrobione całe wnętrze, tak jak w prawdziwym samolocie, czyli wszystkie zegary, wszystkie manetki, pasy bezpieczeństwa, które pilot zakłada. Nawet i pod spodem całe podwozie jest też bardzo ładnie odwzorowane. W tej gablocie są modele odrzutowe.
czyli to już jest okres powojenny w skali 1 do 72 przeważnie. No i jeden największy model, który zrobiłem, to jest model amerykańskiego samolotu F-14 Tomcat. To jest model w skali 1 do 32. On ma dość ładnie zrobione wnętrze, także tu są tutaj dwóch pilotów, jest wszystkie zegary, manetki, tak jak tutaj możemy podnieść, pokazać radar, który jest schowany w dziobie tego samolotu. Model ma całą gamę podwieszeń, czyli pociski samonaprowadzające się, czyli na gazy wylotowe z samolotu przeciwnika. Model był dość długo wykonywany, spędziłem przy nim około 1000 godzin. Budując modele, nigdy nie buduję jednego modelu. Sprawa jest taka dość nużąca przy jednym modelu, cały czas pracować to nie lubię. Tutaj akurat jest na ukończeniu model samolotu MiG-3 rosyjskiego, radzieckiego właściwie. Już jest pomalowany, trzeba tylko złożyć kabinę, podwozie przykleić i model będzie już praktycznie gotowy. Do moich prac używam dość różnych narzędzi. Niektóre są narzędzia proste, tak jakieś pilniczki, jakieś pensety, jakieś do wycinania elementów z ramek, takie cążki, taka mini szlifierka do polerowania paznokci, którą zaadaptowałem właśnie do swoich spraw. Bardzo fajnie się nią pracuje. Podstawowym narzędziem do malowania to jest aerograf. Właśnie tutaj mamy taki aerograf, którym ja się posługuję. Żeby podsumować mój dorobek modelarski, 4 lata temu miałem wystawę w Akademii Twórczości w Skierniewicach, gdzie wystawiłem praktycznie wszystkie moje modele, które wtedy miałem. Wystawa trwała kilka miesięcy, było nawet dość spore zainteresowanie. Chciałem, żeby ktoś się zainteresował bardziej tym hobby.